Kraków, ósma książka Małgosi, Czucie i wiara, czyli warszawskie duchy. Witam Państwa bardzo serdecznie, ale tak naprawdę to nie moja rola w tym miejscu, jako że Małgorzata Karolina Piekarska jest także prezesem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Małgosiu. Serdecznie, będę przez chwilę bez mikrofonu, bo okazało się, że ma po prostu pokazuje niski poziom baterii i nie gra. Proszę Państwa, ja oczywiście na początku bardzo bym chciała sprawdzić listę obecności, ponieważ bohaterem naszym dzisiaj jest Warszawa, więc ta lista obecności będzie taka, że ja wyczytam tak, czy jest tutaj reprezentowane Bemowo. Nikogo z Bemowo nie ma, ja naprawdę? Czyli jest ktokolwiek, kto się utożsamia z Bemowem, a Białołęka? Jest Białołęka, dobrze. A czy są Bielany? O, proszę Państwa, to jest bardzo silna reprezentacja. Mokotów? No też troszkę. Ochota? Też ma swoich reprezentantów, dobrze. Praga Południe? O, tu się bardzo cieszę, bo to moja dzielnica. A Praga Północ? Też jest, bardzo też mnie to cieszy. Rembertów? No, z Rembertowem gorzej. Śródmieście? No, Śródmieście, domyślam się, że musi być, tak. Targówek? Jest troszkę Targówka. Ojej. Ja tam mieszkałam. No, Jola, gdzie ty nie mieszkałaś, kochana? Ursus? Ursusa nie, nie ma Ursusa? Ursynów? No, największa sypialnia Warszawy, cały czas się mówi, przez bardzo długi czas, dopóki Białołęka nie przejęła tego. Wawer? Wawer jest, czyli została nam. Wesoła, jak z Wesołą? Jest Wesoła. A, no tak, zapomniałam, że nasza Grażynka jest z Wesołej. Wilanów? No, z Wilanowem gorzej. Włochy? Ja przyjeżdżam. Michał przyjeżdża do Brwinowa. Wola? Jest Wola, dobrze. No i został Żoliborz. Widziałam Pawła. Ja sama zgłaszam. Ja sama zgłaszam. No, Żoliborz musi być. Także wszyscy są, no, dwie dzielnice Rembertów. Ale lista obecności wypada dobrze, a zatem Szanowni Państwo, Małgosiu, zaczynamy. Jest z nami jeszcze Tomasz Sobczak. Proszę, ujawnij się. Ujawnij tylko. Jako ten duch, Tomasz Sobczak, aktor filmowy i teatralny, który przeczyta fragmenty książki dla Państwa podczas dzisiejszego spotkania. Ujawniamy? Nie. Jeszcze. A w takim razie zaczynamy. Małgosiu, odkąd Cię znam, Twoim życiowym mottem jest skąd pochodzę, kim jestem, ten, dokąd zmierzam, to w życiu człowiek powinien wiedzieć. Ty to wiesz doskonale, bo interesuje Cię i historia Twojej rodziny i wiesz o niej wyjątkowo dużo. Historia miejsca, z którym jesteś związana, historia Twojego miasta. Piszesz nie tylko książki, bo prowadzisz dwa blogi, jeden w świecie absurdów i drugi blog genealogiczny. Ta książka jest przykładem. W jaki sposób można wykorzystać wiedzę historyczną o miejscu, o swoim domu i o swojej rodzinie? No rzeczywiście ja tutaj połączyłam zarówno to, co wyczytałam gdzieś tam w książkach dotyczących Warszawy, jak i to, co wyczytałam w różnych, można powiedzieć, bazgrołach rodzinnych, dlatego że zarówno w listach, w notatkach, w takich rzeczach, przez które ja się musiałam gdzieś tam przedzierać i no, tu się miesza prawda z fikcją, mieszają się tu prawdziwe listy, prawdziwi bohaterowie z bohaterami fikcyjnymi, a czasami z takimi, którzy istnieją naprawdę, ale trochę im zmieniłam nazwiska albo troszeczkę im zmieniłam biografię, dlatego też ich nie podpisałam prawdziwymi nazwiskami, tylko trochę im tam coś pozmieniałam, ale mieli też swoje inspiracje, znaczy inspirowałam się jakimiś prawdziwymi postaciami. Są też osoby, które dziś także tworzą historię Warszawy, siedzą wśród nas. Te osoby jeszcze w większości nie wiedzą, że znalazły się na kartach tej książki. I myślę, że to będzie dla wszystkich bardzo miła niespodzianka. Ale
Moda na wywoływanie duchów. Wywoływałaś kiedyś duchy w dzieciństwie, no nie pytam, czy teraz. Znaczy nie, nie. W takie rzeczy się nie bawiłam, zawsze się takich rzeczy bałam, bo uważałam, że nie można igrać z takimi paranormalnymi zjawiskami, że lepiej nie kusić zła, bo można wywołać nie tego ducha, którego się chce wywołać. Także w takie rzeczy się nie bawiłam, natomiast ja czuję duchy, duchy mojej rodziny czuję przy sobie cały czas, rozmawiam z nimi, rozmawiam ze wszystkimi moimi przodkami, których fotografiami jestem w domu obstawiona, czasami ich słyszę, czasami być może podpowiada mi wyobraźnia, co by powiedzieli, ale gdzieś tam czuję, że są obok mnie. Dobre duchy wokół ciebie. Moda na wywoływanie duchów opanowała Warszawę na początku XX wieku, w dwudziestoleciu międzywojennym. Podobno nawet sam marszałek Józef Piłsudski uczestniczył w seansach spirytystycznych. Dziś natomiast wydawałoby się, że czasy nie są sprzyjające dla duchów. Siedzimy ze smartfonami, z komputerami i właściwie bardzo twardo stąpamy po ziemi. Dlaczego wobec tego ty postanowiłaś wywołać te warszawskie duchy, a większość z nich właściwie po raz pierwszy przywołać? To znaczy, wszystko się zaczęło tak naprawdę od nieżyjącego już dzisiaj Tomka Zygadło, który pewnego dnia, kiedy żeśmy rozmawiali o różnych rzeczach, głównie o filmach, o sztuce i o kulturze, opowiedział mi o tym, że na Targówku jest taki przystanek, którego jest tam 60 czy 100 metrów. I to jest taki fascynujący przystanek, bo są tory w kocich łbach zatopione i ten przystanek, no... Te tory się urywają, zaczynają się, tylko jest tylko 60 metrów. I powiedział, że on by chciał zrobić film, taki fabularyzowany dokument o tym przystanku, żeby to było w dwudziestoleciu międzywojennym, może żeby w tym była Smosarska, bo kiedyś ona wystąpiła w filmie Tajemnica przystanku tramwajowego i żeby to miało taki tytuł. I pewnego dnia ja przyjechałam po Tomka samochodem, pojechaliśmy na ten przystanek na Targówku, ja tam zrobiłam pierwszą sesję fotograficzną tego przystanku, potem żeśmy zakończyli wyprawę na Bazarze Różyckiego, przy konsumpcji flaków, w ogóle, czy tu wywołaliśmy już, że tak powiem... Na początku, tak. Czyli prezentacja leci, ona jest taką ilustracją różnych rzeczy, które są w książce i których w książce nie ma. W każdym razie, wtedy pod wpływem tej wizyty na tym przystanku napisałam opowiadanie Tajemnica przystanku tramwajowego i posłałam Tomkowi, ono miało być takim zaczątkiem treatmentu. Napisałam je również pod wpływem pewnego programu telewizyjnego, który prowadził Paweł Biedziak i to był film, znaczy to był jeden z jakichś programów jego kryminalnych, ponieważ on opowiadał z niezwykłą taką swadą, ja w ogóle bardzo lubię, jak on opowiada, więc stwierdziłam, że on będzie jeden z takich... Przepraszam, słowo muszę wejść, Małgosi, Paweł Biedziak siedzi na widowni, cieszymy się, że jesteś i bardzo cię serdecznie witamy, zmieniaj nazwiska, Paweł. I po prostu ja stwierdziłam, że wplotę go do tej historii, będzie jednym z bohaterów i rzeczywiście tak się stało. I w momencie, w którym ja to opowiadanie czytałam znajomym, to wiele osób nabierało się, że to jest prawda, no bo skoro Biedziak w tym bierze udział, to musi być prawda, no. Skoro Biedziak jest na tropie tramwaju, który wynurza się z mgły, skoro Biedziak porusza całą komendę stołeczną, tam stawia i w ogóle uruchamia różne siły, i patrzy, dlaczego ten tramwaj o 21:21 wyjeżdża z mgły, wysiada jakaś kobieta, coś tam mówi, ginie w jakichś krzakach, to musi być prawda. To w takim razie, jeśli Państwo pozwolą i Małgosiu tu również, w tym momencie przerywamy opowieść Małgosi na żywo i oddajemy jej także mikrofon. Tomek Sobczak przeczyta fragment literackiej wersji tego, o czym Małgosia opowiada. Paweł, uważaj. Żeniby w nocy na pewnym przystanku tramwajowym na Wysockiego pojawia się dziwny tramwaj, z którego wysiada kobieta. Przez jakiś czas coś mówi, a potem znika we mgle, a tramwaj odjeżdża. W tym akurat nie ma nic absurdalnego, ludzie mają różne nawyki. Może jest jakaś kobieta, która raz na jakiś czas, proszę panów, sierżant Wąsik, przepan Pałtowy, westchnął, nabrał wkusa powietrza i wypalił. Jakby było, tak by było, gdyby nie fakt, że torów jest tam kilkadziesiąt metrów, a tramwaje przestały nimi jeździć w latach 70. Tramwaj nie ma skąd przyjechać, nie ma dokąd odjechać. Tory nie są połączone z żadną trasą, a sam przystanek jest zabytkowy. To taki punkt założony przez Towarzystwo Miłośników Tramwajów i Towarzystwo Miłośników Pragi na pamiątkę istniejącego tam niegdyś przystanku.
A ludzie, którzy o tym donosili, może pijacy. To, że znajdujemy się na prawym brzegu Wisły, nie znaczy, że wszyscy tu piją i łażą za przeproszeniem na prudzi jak szpadle. Sierżant Wąs wyraźnie się zirytował. Gdybym uważał, że to pijacy, to bym wam o tym nie mówił zresztą. Długi czas uważaliśmy, że ci ludzie byli lub są pijani, więc doniesień nikt nie notował. Tylko potem zaczęliśmy badać ich alkomatem, a tu nic. Taki drobny fragment, nie będę państwu dokładnie całości całej historii zdradzał. Oni nic nie umieli powiedzieć. Co ja panu będę mówił? No wiejskie górki przywiezione do Warszawy. Pytałem, w jakim wieku, to mówili różnie. Jeden, że młoda, a drugi, że w średnim wieku. Ten, co mówił, że młoda, był koło 40, a ten, co mówił, że w średnim wieku, no to miał ze 20 lat. To jak tu dojść do porozumienia? No i co panowie zrobili? Spytaliśmy mocno zaciekawieni. Postanowiliśmy, my we dwóch z Biedziakiem, zaczaić się najbliższego 21 koło 9, by przyjrzeć się kobiecie. Mieliśmy dyktafon, aparat fotograficzny, patrzyliśmy i słuchaliśmy. Rzeczywiście nadjechał tramwaj. Ale nie taki, jakie teraz jeżdżą. To był stary tramwaj. I już wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. I tylko źli byliśmy na tych z patrolu, że tego nie powiedzieli. Zupełnie jakby takich tramwajów było mnóstwo na ulicach, a jestem pewien, że te głupie mośki to w życiu takiego tramwaju nie widziały. Ja już nie wiem, kogo tu przyjmują do tej policji. Młodszy aspirant Brąsek się wyraźnie zirytował. Gdyby od razu padła informacja, że to stary tramwaj, a to dopiero my musieliśmy to odkryć. W każdym razie tramwaj rzeczywiście wyłonił się z mgły. Zatrzymał się na przystanku i wysiadła z niego kobieta. Ubrana była tak jak przed wojną. Na głowie miała kapelusz. Rzeczywiście coś powiedziała, że jakiś Jakubowicz ją porzucił i weszła we mgłę. No robiliśmy zdjęć tramwajowi, kobiecie i tak dalej, ale wie pan, żadne nie wyszło. To znaczy zdjęcia były, ale na nich ani kobiety, ani tramwaju. Co gorsza, na dyktafonie nie było nic. To znaczy nagranie było. Słychać było tylko dalekie odgłosy miasta, poza tym cisza. No i co? Sprawa coraz bardziej nas interesowała. No, Biedziak to szalony facet. Postanowił zrobić ostatni eksperyment. Kolejnego 21 znów zamknęliśmy ulicę. Zgody komendy wprawdzie już nie miałem, bo zaczęli mnie brać za wariata, ale mieszkańcy nie muszą wiedzieć, że zgody nie ma. Tyle raz miałem to i nakłamałem, że nadal mam. I zamknęliśmy ulicę, a jak tramwaj się wydłużył, to Biedziak rzucił się pod koła. I co on, co? Spytaliśmy, bo aspirant Plosek znów zamilkł i patrzył wyczekująco, jakie to zrobi dla nas wrażenie. A robiło duże. No i nic! Wykrzyknął triumfalnie. Żyje! Tramwaj po nim przejechał, sam widziałem, a Biedziak nawet tego nie poczuł. I wtedy, jak ona wysiadła z tego tramwaju, to ją zawołałem. I co? I ona się odwróciła. I popatrzyła na mnie. Tak smutno. I powiedziała, że Jakubowicz ją oszukał, zdradził. I tak dalej. Jakubowicz jest postacią historyczną? To znaczy Szmul Zbytkowy, Jakubowicz tak. Ten Jakubowicz nie. Natomiast, ponieważ Jakubowiczów na Pradze było bardzo dużo, więc myślę, że na pewno jakiś Jakubowicz jakąś kobietę oszukał, zdradził i wykorzystał. Myślę, że w Warszawie wszystko jest możliwe. Takich historii matrymonialnych w książce Małgosi jest sporo. Niektóre zaczerpnięte z bibliografii, o której wspomnimy na pewno, niektóre wymyślone przez Małgosię. Ale zacznijmy od początku. Książka podzielona jest na 18 rozdziałów, bo tyle jest dzielnic Warszawy, a przez te wszystkie rozdziały prowadzi nas para detektywów, Józef i Bronisław Krosnowscy. Kim są nasi przewodnicy? No to jest taka para dziwaków, ojciec z synem, wdowiec i stary kawaler nie mają kobiet. No, w dzisiejszych czasach powszechnie się uważa, że mężczyzna, który jest samotny, to znaczy nie ma kobiety, to albo gej, albo nienormalny. W związku z tym oni są tacy trochę nienormalni.
tyle że traktowani są z przymrużeniem oka, nie ze względu na tryb życia, ale na zainteresowanie. Tak, dlatego że po pierwsze ich biuro nazywa się Czucie i Wiara, co jest takim jawnym nawiązaniem do wiersza Mickiewicza. Ja im jestem starsza, tym bardziej kocham klasyków, więc tym bardziej gdzieś tam się przywiązuję do tego Mickiewicza. Po drugie rzeczywiście Czucie i Wiara bardziej mówią do mnie niż Mędrca, Szkiełko i Loto. No czego dowodem są te wszystkie duchy. Natomiast oni są też brani za dziwaków z tego powodu, no, że zajmują się czymś takim. Biuro Czucie i Wiara, no te wszystkie zjawiska paranormalne, prowadzą biuro detektywistyczne, które się zajmuje tylko duchami, niewyjaśnionymi zagadkami historycznymi. Trafiają czasami w różne, w takie tarapaty, bo na przykład no, prawie pewnego razu są aresztowani, prawie już mają odsiedzieć 48 godzin. Są brani za wariatów, ale ratuje ich tak naprawdę ratuje ich strona internetowa, na której są różne podziękowania. Ja myślę, że będzie chyba ten fragment, tak, Tomku? Ten z Włochy, kiedy oni są... Może być. No nie chcę zdradzać, bo wydaje mi się, że powinien być ten fragment, tak, kiedy znajduje policja na ich stronie internetowej pewien dyplom z pewnego bardzo wysokiego urzędu z podziękowaniem, to gdzieś tam ich uwiarygadnia. Oczywiście ja nie biorę nigdy nazwisk do książek z sufitu. To jest nazwisko, które gdzieś tam też było w mojej rodzinie, bo moja ukochana ciocia, właściwie ciocia mojego ojca, taka moja ciociobabcia, która była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, księgarzem, taką trochę zwariowaną kobietą, wyszła za mąż za niejakiego Krosnowskiego, Ryszarda, no i odziedziczyłam po niej mnóstwo różnych rzeczy, mnóstwo pamiątek po rodzinie Krosnowskich, między innymi sygnet, i uznałam, że ten sygnet, który zresztą tutaj mam ze sobą, który jest takim też gadżetem w tej książce, też pełni w tej książce pewną rolę. I to, że oni mają tak na nazwisko, bo pierwotnie mieli się nazywać Kurzyńscy, ale zmieniłam na tych Krosnowskich ze względu na ten sygnet. Gdzieś mi tam było to do jednego rozdziału, konkretnie do rozdziału Praga Północ, bardzo potrzebne. Skoro mówimy o twojej rodzinie, to chciałabym, żebyś teraz powiedziała, bo w tej książce, jak już od początku mówimy, fikcja miesza się z rzeczywistością, z prawdziwymi historiami. I w tej książce, ta książka zainspirowana między innymi twoimi fascynacjami genealogią, zawiera dużo historii twojej rodziny. Począwszy od Saskiej Kępy, ale nie kończąc na tejże Saskiej Kępie właśnie. A zatem opowiedz o tym, ile jest ciebie i twojej rodziny w książce Czucie i Wiara. To znaczy, rodziny jest dosyć sporo, bo tak, Praga Południe, ja mam nadzieję, że jest jakaś delegacja Szenków, mieli być, że tak powiem, Szenkowie. W każdym razie to jest Praga Południe, drewniany domek prababci z Neumannów Przybytkowskiej. No to jest taki jeden wątek, domek, w którym urodziła się i moja prababcia, i moja babcia. I to jest historia związana z rokiem 1915, w ogóle z I wojną światową, z wysadzeniem mostu poniatowskiego. Bo starałam się przechodzić przez te epoki tak w sposób taki płynny, jakby nie skupiać się konkretnie na wydarzeniach historycznych, tak jak to jest w podręcznikach, bo to jest jednak cały czas gdzieś tam powieść, to jest fikcja literacka, a te wydarzenia są tłem do pokazania Warszawy jako całości. W historii Targówka, gdzie jest Paweł Biedziak, jest przecież wojna polsko-bolszewicka i rzeczy tuż po tej wojnie. Tutaj w przypadku Pragi Południe jest też Leonid Piasecki, daleki kuzyn mojej prababci, co odkryłam niedawno w czasie tych swoich badań genealogicznych. Są jego autentyczne listy pisane językiem, jak mówi mój mąż, hachłackim. W tym rozdziale nawet jestem ja, tylko pod zmienionym nazwiskiem. I to tu znaczy, może nie zdradzajmy pod jakim nazwiskiem, bo może dla Państwa będzie to fajną zabawą, aby odnaleźć Małgorzatę Karolinę Piekarską na kartach jej własnej książki. No ale dobrze, to w takim razie porozmawiajmy, zanim o rekwizytach i zanim o fotografiach.
Chciałabym, żebyśmy teraz sięgnęły do historii, ponieważ oprócz duchów, które są wszechobecne i w każdym rozdziale, w każdej dzielnicy, gdzieś jest duch, ponieważ tym odkrywaniem tych duchów i historii trudnią się bohaterowie, czyli dwaj detektywi, to jest także historia. I teraz chciałabym, żebyś opowiedziała, jak daleko sięgasz do historii Warszawy, a właściwie do prehistorii Warszawy. To znaczy najstarszą historią, która dotyczy Warszawy, ale wtedy jeszcze to nie była Warszawa, to jest historia Ziemaka, syna Gotarda, i to jest Ursynów. Paradoksalnie, wtedy to jeszcze nie była Warszawa. Natomiast Kościół Świętej Katarzyny jest najstarszą parafią na terenie dzisiejszego miasta stołecznego Warszawy. I właśnie to, że jest to najstarsza parafia, nie znajduje się w Śródmieściu, tylko na Ursynowie, wydało mi się fascynujące i godne opowiedzenia, bo oczywiście obecny budynek jest dużo, dużo późniejszy, ale to, co w tej historii też jest fascynujące, to są rzeczy dotyczące średniowiecza, ponieważ w moje ręce wpadła taka książka jak Atlas historyczny ziemi warszawskiej w średniowieczu, i tam wbrew pozorom to są takie krótkie notatki dotyczące różnych miejscowości, które dzisiaj składają się na Warszawę, ziemię warszawską, więc czerpałam troszeczkę z tego atlasu i tam były różne takie ciekawostki, a oprócz tego czerpałam z książki, którą pożyczyła mi pani Anna Dunin-Wąsowicz, i to była książka dotycząca sesji całej naukowej poświęconej temu kościołowi. I tam były fascynujące historie dotyczące Gotarda, syna Ziemaka, Ziemaka i tak dalej. Także to... Nie zdradzamy oczywiście tego rozdziału, tak dla zachęty, ale powiedz wobec tego jeszcze w takim razie o innych inspiracjach. Tu jest najstarsza parafia. Jak dobierałaś tematy i miejsca? Bo w każdym z rozdziałów jest miejsce, jest pewna historia. No i właśnie ta fikcja, oprócz tego jeszcze są rekwizyty, o których za chwileczkę opowiemy. To tak, ja czerpałam trochę ze swojej rodziny, poza tym też chciałam trochę czerpać z rodzin moich przyjaciół. Więc na przykład bardzo chciałam na Żoliborzu, żeby to była rzecz związana z Poterną, która wiedzie od Cytadeli do nieistniejącego Fortu Georgi. I bardzo chciałam, żeby to, ponieważ uważam, że to jest w ogóle magiczna sprawa, że taka Poterna jest, a oczywiście nikt do niej nie może wejść, poza tymi, którzy nad nią mieszkają, jeżeli mają jeszcze tam przebicie do tych piwnic. Jest tak, pani Bogno? Coś tam jeszcze zostało. Coś tam zostało, tak. Chciałam też rzeczywiście skorzystać z tego całego takiego bogactwa, które jest w historii rodzinnej Pawła Dunin-Wąsowicza w pamiętniku jego babci. Pewnego dnia umówiłam się z Pawłem na spacer po Żoliborzu i Paweł oprowadzał mnie śladami tego pamiętnika babci. I fotografowałam ten Żoliborz i to mi wszystko jakby razem ułożyło się w taką całość, że pomieszałam trochę z tego pamiętnika, trochę ze swoją wyobraźnią, trochę z tą Poterną, która wiedziałam, jak wygląda od środka, dzięki temu, że w swoim czasie zrobiłam taki reportaż, film dla telewizji, dla TVP Warszawa pod tytułem Tunel. I to wszystko ułożyło się w całość. A ponieważ no, książka dzieje się współcześnie, więc oczywiście wrzuciłam tam takie nowoczesne rzeczy, jak poszukiwanie tego, geocaching, czyli podróżowanie jakby według GPS, czyli znajdowanie skarbu według GPS, no co wydaje mi się, że jest dosyć niesamowite, coś takiego jest bardzo popularnego. A tam jest naprawdę jeden taki skarb właśnie ukryty w tej Poternie, i ci, którzy się zajmują tym geocachingiem, to oni łażą go, odkrywają i tam zaznaczają swoją obecność, do tej skrzynki wkładają, wpisują się do tego dziennika. Ja oczywiście moją funkcją jest to, że w tej skrzynce są dwa gwizdki. Jeden imituje ryk krowy, drugi pianie koguta, ale no, cały czas podkreślam, że to nie jest książka historyczna, tylko to jest powieść bawiąca się historią, która chciałam, żeby czytelnicy też się trochę tą historią pobawili, warszawianiści, żeby się trochę pośmiali, trochę może i poirytowali, a każdy, kto nie lubi historii, żeby ją jednak polubił. Ja pamiętam, jak w Kurierze Warszawskim, ja nie wiem, czy ty, ale być może ty byłaś autorką tego felietonu, pokazaliśmy prawdziwe miejsce, gdzie znajdowała się reduta Ordona. Bo, to ja no więc tak. O to chodzi.
ta historia także znajduje się na kartach tej książki, a zatem inspiracje, które odnajdujesz jako dziennikarka. Ja zresztą pojechałam na zdjęcia dotyczące tej Redutę Ordona i żałowałam, że nie mam ze sobą aparatu fotograficznego, w związku z czym fotografie, które dotyczą dzielnicy Ochota, które znajdują się w tej książce, to są fotografie wykonane telefonem komórkowym Nokia, bo tylko takim czymś dysponowałam. Natomiast ta Reduta Ordona, ponieważ to jest historia, która mnie zawsze fascynowała, jak miałam 8 lat i potwornie bolał mnie brzuch, to miałam życzenie, bo twierdziłam, że przestanie mnie boleć, jeżeli ojciec mi wyrecytuje Redutę Ordona. Mój ojciec świetnie recytował, więc siedział w rogu łóżka i 8-latce, którą bolał żołądek, recytował Redutę Ordona, bo był to wiersz, który mnie bardzo, bardzo wzruszył. Tak, Małgosiu, dzisiaj ją pani dostała na płycie moim. No właśnie, właśnie. Bardzo dziękuję. Pani Lewtak-Baczyńska, tak, rzeczywiście bardzo dziękuję. Podobnie, że nie ma zbieżnych okoliczności. Nie, nie, nie. To są wszystko duchy, tych, którzy polegli w Reducie Ordona. Podobno nie ma zbiegów okoliczności i nic nie dzieje się bez przyczyny. Takie jest z kolei motto bohaterów, przewodników, dwóch detektywów krosnowskich, którzy prowadzą nas przez książkę. A zatem teraz oddajemy głos literackiej wersji Małgosi po raz kolejny. I co, wybieramy Ochotę w takim razie? Skoro już przywołaliśmy historię Reduty Ordona, przed Państwem fragment z rozdziału pod tytułem Ochota. Czyli w jednym grobie. Była po trzykroć mocną osobą. Po pierwsze, była mocno starsza, po drugie, mocno korpulentna, a po trzecie, mocno zdenerwowana. Z czym przyszła? Słyszę głosy duchów mówiące do mnie po rusku, powiedziała, opadając na fotel, nie przedstawiając się, ani nawet nie witając się z nami. I błagam, nie mówcie mi, że zwariowałam, bo byłam nawet u psychiatry. Dzień dobry. Powiedzieliśmy, chcąc tym samym dać jej do zrozumienia, że trochę dziwnie wkroczyła do naszego biura. Jednak pani, zamiast przedstawić się i zachowywać, jak damie w jej wieku przystało, machnęła ręką i wyraźnie rozeźlona powiedziała: do dupy, a nie dzień dobry. Od kilku lat żaden nie jest dobry. Po prostu, chłopaki, pomóżcie. No, zarówno potem do dupy, jak i potem chłopaki, już wiedzieliśmy, że nie mamy do czynienia z damą, ale z klasyczną, prostą babą. Taką, co to siała mak lub miała koguta. Jakoś jednak wyciągnęliśmy od niej informację, że nazywa się Stanisława Kopyto i mieszka na Ochocie w małym, starym domku z ogródkiem. Jest wdową. Jej dzieci, dwie córki i syn, z nią nie mieszkają. Ona od kilku lat słyszy głos mówiący po rosyjsku i w związku z tym dzieci mają ją zawariowane. Zaczęli mi proponować dom opieki. Wyobrażacie sobie? A przecież ja mam dopiero 80 lat. Moja matka żyła 97, babka 103, prababka 101, siostra mojej babki... Domyślamy się, że długo. Co z tymi głosami? Spytaliśmy, jak się potem okazało. W tym samym momencie obaj w myślach nazwaliśmy naszą nową klientkę babą Kopyto. Moment! Powiedziałam dzieciom, że prędzej ich w dupę kopnę, niż pójdę do domu opieki. Ja mam mnóstwo rzeczy do zrobienia. Dywaniki tkam, na drutach robię, na szydełku haftuję. To są głosy męskie, kobiece, dziecięce. Przerwaliśmy tymi pytaniami kolejne drugie babu, ale wyczuliśmy, że jak nam teraz zacznie wymieniać wszystkie swoje talenty, a zapewne ma ich sporo, to nieprędko się czegoś o tym dowiemy. Męskie, stwierdziła wyraźnie zaskoczona naszą rzeczowością. Ile? Spytaliśmy błyskawicznie, by nie mogła za bardzo się rozgadać. Dwa. Starszy i młodszy. Odpowiedziała wyjątkowo krótko, ale po chwili znów rozgadała się, opowiadając, że ze 2 lata zajęło jej dojście do tego, że to są głosy absolutnie tajemnicze. Najpierw to ja myślałam, że to się coś w telewizorze zepsuło. Bo to wiecie, kiedyś to tak było, że jak telewizory miały takie pokrętła, to się nastawiło między kanałami, szumy były... Wiemy, wiemy. Do rzeczy. Przerwaliśmy z obawy, że za moment usłyszymy cały wychód obudowy telewizora i to być może marki Rubin. Ale baba Kopyto, niczym niezrażona, paplała dalej. No, to syn kupił nowy telewizor. I jeszcze taki talerz zamontował na dachu. Ale to nic nie dało. Głosy nadal mówiły. Nawet jak telewizor był wyłączony, to też te głosy słyszałam.
No to zaczęłam myśleć, że to jacyś Ruscy się pod domem kręcą. Dzielnicowego wzywałam. Tam różne budowy są, bo nawet meczet niedaleko budują. Po co to meczet w Polsce budować? I to taki wielki, Bin Ladenów tu na nas prowadzają, kebaby wszędzie. A ja mówię, kupując kebaba osiedlasz Araba. Nie kupować tego. Mamy swoje jedzenie, oni wieprzowiny nie jedzą. Nie wiedzą, co to dobra szynka. Baleronu nie znają. Spojrzeliśmy na siebie i wznieśliśmy oczy do nieba. Czuliśmy, że teraz, że zaraz nas chyba szlak trafi. Baba Kopyto zapewne się zorientowała, że odeszła od tematu, bo nagle wróciła do głównego wątku. No i myślałam, że to Ruscy, bo tam przy tych budowach to często tanią siłę roboczą sobie najmują. Głównie z Ukrainy. Płacą przy tym biednym ludziom za ciężką pracę, a oni przeważnie nielegalnie tu są. Potem się szlendają i żeby mieć co żreć, to kradną. Na przykład mi z ogródka ogórki. Ale okazało się, że to nie najemni robotnicy. Przerwaliśmy, bojąc się wyliczanki warzyw, które można ukraść z ogródka Baby Kopyta. No nie. Dzielnicowy powiedział mi, że mam starczy o mamy słuchowe. Moje własne dzieci go poparły. I z tym domem starców wyjechały. Macie pojęcie? Bardzo dziękujemy panu Pszczaka. Fragment rozdziału o historii Okody. W tej książce przewija się historia od średniowiecza, pojawia się królowa Bona, w tym rysie historyczny Jan III Sobieski, są powstańcy styczniowi, są powstańcy warszawscy, ale są też osoby, które możemy dziś spotkać w Warszawie. Paweł Biedziak już został odkryty na kartach tej książki, a nie jest to jedyna postać. Kolejna, bohater, siedzi razem z nami, Mieczysław Janiszewski, warszawianista. Przewodnik warszawski. Nie wiem, kochany, czy ty wiedziałeś o tym, że jesteś na kartach tej książki? Nieprawda, kłamie. Wiedział od dawna, tylko nie wiedział jak. A wiesz już dzisiaj jak? Wiedział, ale nie uwierzył. Jakiejś takiej na Facebooku, czy w czymś jakiś był kawałek. Małgosiu, jak wykorzystałaś, chyba tak to trzeba ująć, jak wykorzystałaś ludzi żyjących dziś na kartach? To znaczy wykorzystywałam zgodnie z ich zawodami. Bo jak Paweł Biedziak pracował jako policjant, więc został wykorzystany zgodnie ze swoim zawodem, bo to, co tutaj jest opisywane, to jest jakby opisywana historia dawno, dawno temu, dlatego że... Paweł, przepraszam, tutaj uściśle, Paweł był rzecznikiem Komendy Głównej Policji. Stołecznej. Stołecznej, ale później także tutaj. Jak nie wiem, czy stołecznej, na pewno głównej. W każdym razie wykorzystywałam wszystkich zgodnie z ich zawodami. I przewodnicy warszawscy pojawiali się po prostu jako przewodnicy. Czasami jednym zdaniem tylko. Jak na przykład Janusz Owsiany. Jak na przykład Janusz Owsiany, jak Dorota Wójcik, jak Piotr Wierzbicki, który prowadzi też taką stronę Warszawa na wyrywki. Są też takie postaci jak właśnie Paweł Dunik-Wąsowicz, o którym mówiłam, który się pojawia jako on, czyli po prostu jako wnuk swojej babci, ale też jako warszawski wydawca. No i oczywiście bardzo często te postaci żyjące to są postaci zaprzyjaźnione z głównymi bohaterami. Czyli przyjaźnią się państwo po prostu z dwoma panami, którzy tak naprawdę nie istnieją. No ale dobrze, to w takim razie powiedzmy, podajmy kolejne nazwiska. Jednym z bohaterów tej książki w swojej roli, czyli roli dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, jest na przykład Jan Ołdakowski. Tak, jest Jan Ołdakowski jako dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest też na przykład Tomasz Chudy, który był właścicielem Fotoplastikonu, który ten Fotoplastikon w końcu sprzedał Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest Wojciech Borkowski z Muzeum Archeologicznego, jest Jerzy Rudnicki, mój przyjaciel, który jest na co dzień bibliotekarzem w Bibliotece Politechniki Warszawskiej. Jest Muniek Staszczyk. Tak, jest Muniek Staszczyk, który jest też Munkiem Staszczykiem, jest piosenkarzem, jest tam jak najbardziej sobą, jest wspominane jak to na pogrzebie Marka Nowakowskiego śpiewał, więc no jakby wszystko to są postaci, które
odgrywają takie role w książce, jakie odgrywają w życiu, aczkolwiek bardzo często nie mówią tego, znaczy mówią w tej książce coś, czego w życiu nie powiedzieli, ale mówię, no to jest jakby też ta, ta fikcja literacka. No, wzięłam, włożyłam do tej książki te postaci, które gdzieś tam mnie inspirują, które uważam, że są barwne, które tworzą koloryt tego miasta albo koloryt naszej kultury. Na czym polega wobec tego koloryt tego miasta? To pewnie zada każdy, kto przyjeżdża do Warszawy, a i taki bohater w tej książce jest. Tak, jest taki bohater. Masz na myśli, przepraszam, pana, który został zabity przez tego pana. Co tu pokazuje palce? Pana, który został zamordowany przez, jakby się to dzisiaj powiedziało, zwolenników państwa islamskiego, pan islamistów, czyli szacha perskiego. Tak, no wizyta szacha perskiego w Warszawie, którą odkryłam jakby przypadkiem, czytając notatki rodzinne, notatki mojej ciotki, tej, która wyszła za Krosnowskiego, ciotki Stefanii z Ruszczykowskich, sanitariuszki z Powstania Warszawskiego, pseudonim Bogda i księgarza warszawskiego. Ona, po niej odziedziczyłam całą masę notatek takich genealogicznych dotyczących rodziny i ona w takim zeszycie, notabene radzieckim, z napisem bodajże Diecka jak Niga, notowała o każdym członku rodziny różne rzeczy. I między innymi zanotowała o swoim dziadku. Jej mama była z domu Skrzynecka, jej dziadkiem był Antoni Skrzynecki, literat. Ja kompletnie nie wiedziałam, co on pisał. Dzięki Pawłowi Dunin-Wąsowiczowi poznałam jego książkę Warszawa 2000, ponieważ Paweł fragmenty opublikował w Warszawa Fantastyczna, a ja potem siedziałam i czytałam część na mikrofilmach w Bibliotece Narodowej. W każdym razie ten, w tych notatkach dotyczących tego Antoniego Skrzyneckiego wyczytałam taki wierszyk, w którym była mowa o tym, że to był wierszyk z pisma satyrycznego Mucha, że mówił nawet z perskim szachem, raz humorek mając złoty. I to mnie tak, jak to mówił z perskim szachem? I dalej była cała historia, a z szachem było tak i opowieść o tym, jak to szach perski przyjechał do Warszawy, Skrzynecki płacąc podwójną stawkę za dorożkę pojechał do Wilanowa, zgłosił się i tam zaproponował, że będzie tego szacha perskiego oprowadzał po Wilanowie. I postanowiłam no jakby pójść tropem szacha perskiego, bo zafascynowała mnie historia jego wizyty. W tej chwili, jak do Warszawy przyjeżdżają różni dygnitarze, przyjeżdża na przykład, jak był prezydent Bush, my żeśmy się przecież w telewizji bardzo podśmiewali z naszego kolegi z innej redakcji, który bardzo chciał mieć tak zwaną setkę z Bushem i zaczaił się, jak głosi stugębna plotka, w krzakach w Parku Ujazdowskim i czatował z mikrofonem i z kamerą, z dźwiękowcem, aż będzie Bush biegł, wyskoczył z tych krzaków, ponieważ nie znał angielskiego, więc pytał Mr. President, Poland ok? A Bush podobno powiedział ok i pobiegł dalej. W każdym razie, no, jak przyjeżdżają dzisiaj dygnitarze, obstawione z Warszawa, policja reguluje ruch, tam wyłączane są pewne części miasta, żeby nie doszło do zamachu i tak dalej. 100 lat temu, kiedy przyjechał szach perski, też Warszawa była postawiona na równe nogi, ale nie dlatego, że była obstawiona przez policję, ale dlatego, że fotografia nie była aż tak rozpowszechniona. Szach perski był gościem bardzo egzotycznym i mieszkańcy chcieli zobaczyć, jak on wygląda i po prostu wylegli na ulicę oglądać to cudactwo tych Persów, którzy byli zupełnie inaczej ubrani, nie po europejsku. Jak pisał, bo przeczytałam całą jakby prasę z tamtego okresu, te wszystkie opisy pobytu szacha, ale oczywiście zaczęłam od Karoliny Bejlin, która opisywała poszczególne lata z życia stolicy i w tych opisach no jakby wyciągała takie samo sedno. I w tych wszystkich historiach dotyczących tej wizyty szacha fascynujące było to, że wszyscy chcieli naciągnąć go na pieniądze, zwłaszcza oczywiście warszawscy Żydzi i coś, co kosztowało rubla, twierdzili, że kosztuje 10. I jak napisał Bolesław Prus w kronikach tygodniowych, szach perski miał ponoć powiedzieć na brodę Mahometa, przyjechaliśmy tutaj jako Persowie, a wyjedziemy jako Szkoci, czym nawiązywał do tego, że Szkoci chodzą bez spodni. No bo jeżeli za wszystko słyszeli, że to, za to się należy milion, za to się należy milion, no to ten szach rzeczywiście był tam bez przerwy dojony.
ponieważ wyczytałam też, że no, twierdzono, że jeden guz na jego czapce jest wart 500 tysięcy franków, pół miliona franków, gdzieś tam w czasie moich blogowych, znaczy nie blogowych, tylko facebookowych rozmów ze specjalistami od Orientu i specjalistami też od no, przeliczników walutowych, to obliczono mi, że to na dzisiejsze czasy byłyby 4 miliony, czyli 4 miliony wart jeden guz na czapie szacha. Co? Czego? Guz 4 miliony franków. Nie, 4 miliony franków. Obecnych, a wtedy 500 tysięcy tych franków. Natomiast to jest dosyć franków. Nie, tam nie było powiedziane szwajcarskich. Tam było powiedziane franków, mnie się wydaje, czyli dzisiaj nie mamy tej waluty, że chodziło jednak o, że chodziło o franki francuskie, dlatego że szach zmierzał na wystawę do Paryża, więc nie wydaje mi się, że to mierzono w innej walucie niż ta jakby z kraju, do którego on zmierzał. Ale tam była też jeszcze jedna taka fascynująca rzecz, mianowicie szach był też postacią fascynującą. Ja dla potrzeb tej książki przegryzałam się też przez strony w języku perskim, a przecież tego języka kompletnie nie znam, ale od czego tłumacz Google'a? Oczywiście my wiemy, jak on tłumaczy. No. Ja powiem tylko taką anegdotkę, taką bożną, że ostatnio dostałam list od czytelnika z Ukrainy, który się zachwycał moją książką Klasa Pani Czajki, użył translatora Google'a i podziękował mi za piękną książkę o herbacie, no bo czaj, czajka, bardzo podobne wyrazy. Więc tak wygląda tłumacz Google'a, no więc myślę, że to tłumaczenie z perskiego na polski też było podobne, ale mniej więcej jakieś, co do jakichś rzeczy byłam w stanie się zorientować, bo potem sprawdzałam w innych źródłach, w innych językach, czyli po francusku, po angielsku i tak dalej. Natomiast ten szach uznałam, że to jest osoba dosyć fascynująca, bo proszę Państwa, no dzisiaj nie słyszałam, żeby Bush czy Obama podróżowali ze swoim całym skarbcem. Podróżują z kartą kredytową, kartą płatniczą. Trochę mają pewno gotowizny w portfelu, a szach perski podróżował ze wszystkim, z całym swoim majątkiem. Było tego kilkadziesiąt skrzyń i podróżował z ministrami, z wojskiem. Zatrzymał się w Belwederze, miał tam oddelegowanych żołnierzy, którzy by strzegli tego jego skarbca, więc no, no, na mnie to zrobiło wrażenie i postanowiłam tę wizytę szacha perskiego przywołać, jak stwierdzili przedstawiciele, znaczy stwierdziła redakcja stolicy, wstrzeliłam się tą książką i tym przywołaniem w 560. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Persją, czyli dzisiejszym Iranem. A czy rzeczywiście istniała taka możliwość, że szach wybrał się do Wilanowa? To znaczy tak, on się na pewno wybrał do Wilanowa, bo ta jakby potwierdzenie tego znalazłam potem w rozmowie z Adamem Rybińskim, który jest jednym ze spadkobierców no, dawnych właścicieli Wilanowa. I on mi to potwierdził. Natomiast już fakt, że zachwyciły go chińskie pokoje, to już nie jestem tego w 100% pewna, to już jest ta moja fikcja literacka, ale wymyśliłam to dlatego, że pokoje chińskie otwarto całkiem niedawno. To jest rzecz taka, taki pewien ewenement, bo moda na chińszczyznę, która przyszła tam jeszcze w czasach no, i Augusta Mocnego i później w czasach stanisławowskich, to jest taka rzecz, która, no, gdy dzisiaj chińszczyzny wokół mamy mnóstwo, ale ona się ma nijak do tej chińszczyzny, którą się zachwycali August III Mocny, August II Mocny, czy Stanisław August Poniatowski, czy Stanisław Kostka-Potocki. No, to jest zupełnie, my dzisiaj mamy chińszczyznę tandetną na co dzień, a wtedy się zachwycali tą chińszczyzną zupełnie inną. I jaka to jest chińszczyzna, można zobaczyć właśnie w Pałacu Wilanowskim, a Stanisław Kostka-Potocki, czyli no jeden z moich, można powiedzieć, patronów, bo skończyłam historię sztuki, a on napisał książkę Winkelmann Polski, czyli o sztuce u dawnych, i on tam poświęcił cały rozdział no, chińszczyźnie, opierając się na swoim gabinecie chińskim, którego część odziedziczył po poprzednikach, po poprzednich właścicielach Pałacu Wilanowi, a część sam dobierał, był wielkim fanem tej chińszczyzny. Oczywiście więcej na ten temat w książce Małgosi Czuciej-Wiara w rozdziale dotyczącym Wilanowa, bo tam właśnie opowiedziana jest historia szacha perskiego, który odwiedził Warszawę. Wspomniałaś o rocznicach, że się tutaj
mówiąc kolokwialnie, wstrzeliłaś w tę właśnie, ale o tych rocznicach zawsze pamiętasz. Ja pamiętam twój reportaż o stuletnich, stulatkach w Warszawie, w cudzysłowie oczywiście stulatkach. Mowa tam była o wadze w ogrodzie ujazdowskim, ale także o fotoplastikonie, który często przewija się u ciebie i o nim też już mówiliśmy przy okazji przywołania Jana Ołtakowskiego. Tak, fotoplastikon warszawski jest jednym z moich ulubionych miejsc. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, że bilet wstępu tam kosztuje 4 zł, a głowy 2. Więc to naprawdę są niewielkie pieniądze. Tymczasem co dziesiąty mój znajomy był w fotoplastikonie, także większość tam nigdy nie była. To może sprawdźmy, kto z Państwa był w fotoplastikonie warszawskim? Kiedy? W młodości, w latach 70. Tak. A w latach 2000 i w XXI wieku? To brawo. Jeszcze, czyli... Dobrze, to teraz w takim razie, kto z Państwa, proszę się przyznać, nie wie, gdzie jest fotoplastikon w Warszawie? To w takim razie z dedykacją specjalnie dla Państwa fragment książki Czucie i wiatr. Ja może tylko jeszcze jedną rzecz powiem, że do czytania wybraliśmy specjalnie fragmenty, omijając historyczne jakby rzeczy, zostawiając tę przyjemność bawienia się historią Państwu, tylko wybieraliśmy takie fragmenty jakby detektywistyczno-kryminalno-duchowe. Dla nas ta sprawa zaczęła się kilka lat temu, w pewne deszczowe popołudnie, kiedy do naszego biura wpadł saskokęski sąsiad Tomasz Chudy, właściciel fotoplastikonu warszawskiego. Pan Tomasz świetnie znał działalność naszego biura, a my świetnie wiedzieliśmy, czym on się zajmuje. Fotoplastikon warszawski jest miejscem naprawdę magicznym. Znajduje się przy Alejach Jerozolimskich w kamienicy pod numerem 51. Otwarty po wieloletniej przerwie w latach 90. przenosi każdego, kto do niego zajrzy, w zupełnie inny świat starych fotografii. Pan Tomasz odziedziczył fotoplastikon po ojcu, Tadeuszu Chudym, który był poetą i wieloletnim redaktorem naczelnym pisma dla dzieci Młomyczek. Wcześniej właścicielem fotoplastikonu był dziadek pana Tomasza, Józef Chudy, który w latach 70. odkupił aparaturę wraz z kompletem zdjęć od poprzedniego właściciela Ludwika Kremby. Pan Tomasz powiedział nam, że prowadzenie fotoplastikonu przerasta jego możliwości, więc zdecydował się sprzedać go Muzeum Powstania Warszawskiego. Ma jednak pewien dylemat. Nie wie, czy powiedzieć dyrekcji muzeum o tym zdjęciu, które ciągle powraca. O jakim zdjęciu? Spytaliśmy zaciekawieni i zaczęliśmy dopytywać się nie tylko o jakie zdjęcie chodzi, ale co też pan Tomasz ma na myśli, mówiąc, że owo zdjęcie powraca. Szybko wyjaśnił nam, że za każdym razem, gdy zainstaluje fotoplastikonie nową wystawę, wśród fotografii trafia się jedno zdjęcie, które przedstawia jakąś patriotyczną manifestację. Jaką? Moim zdaniem jakąś z krakowskiego przedmieścia, z początku XX wieku. Ale jak to za każdym razem to zdjęcie się znajduje wśród fotografii? Co dokładnie pan ma na myśli, panie Tomaszu? Proszę sobie wyobrazić, że przygotowuję wystawę fotografii Warszawy w latach 50. i 60. Wszystkie fotografie są z tego okresu. Wkładam je do mechanizmu, włączam beczkę i gdy oglądam przez okular zdjęcia, to nagle między nimi znajduje fotografię z początku XX wieku. Może się zabłąkała, zauważyliśmy. Sęk w tym, że nie. Przed włożeniem każdej fotografii do mechanizmu beczki zawsze dokładnie oglądam wszystkie zdjęcia, ustawiam je w kolejności, by opowiadały jakąś historię lub były powiązane w logiczną całość. Poza tym one mają swoje opisy. Ta fotografia jak ma opis? I tu jest cały problem, bo ona ma taki opis jak zdjęcie, którego miejsce w tajemniczy sposób wskakuje. I pan Tomasz wyjaśnił nam, że gdy fotografia pojawia się w wyświetlanej kolekcji zdjęć z Krymu z lat 50., to ma napisane na przykład dwa przy Saraje. A gdy pojawia się w kolekcji zdjęć z Paryża, to jest opisane jako wieża Eiffla. A nie jest pan przypadkiem przemęczony i zestresowany? Spytaliśmy, ale pan Tomasz się żartował. Nic z tych rzeczy odpowiedział. Zresztą najpierw tak myślałem, więc milczałem.
Ale pierwszą osobą, która głośno powiedziała, że jak to mówią, król jest nagi, czyli w wyświetlanej kolekcji jest zdjęcie niepasujące do reszty, był jeden z widzów. Akurat wyświetlałem kolekcję zdjęć z polskiej wyprawy na Spitsbergen z lat 50., a tu nagle, w środku, wyskakuje krakowskie przedmieście z początku ubiegłego wieku. No to panowie wiedzą. Facet mało ze stołka nie spadł i biegnie do mnie, że coś nie tak z tymi zdjęciami. Wracamy do beczki, ale nie mogliśmy zdjęcia namierzyć, bo beczka się przecież kręci. Obaj się potem uparliśmy i uporczywie patrzyliśmy w okular, by znów zobaczyć to zdjęcie. Bo on nie pamiętał, co na nim było, poza tym, że coś zupełnie nie ze Spitsbergenu. To skąd pan wie, że to krakowskie przedmieście? A bo tych sytuacji było więcej. Ale wtedy przy tym facecie to zdjęcie więcej się nie pojawiło. Bo to nie jest tak, że ono tkwi między fotografiami. Ono się pojawia. Ja je widzę. Ktoś je widzi. Ale jak zatrzymam beczkę, to zdjęcia nie ma. Nawet nie ma sensu wchodzenia do mechanizmu. Już takie rzeczy robiliśmy. Prosiłem kumpla, by czatował w mechanizmie na mój znak, że widzę te fotografie. I co? Sprawa zaczynała nas coraz bardziej interesować. Wtedy kumpel siedział w beczce ponad 3 godziny. A jaki był na mnie wściekły? Jakoś nas to nie dziwi. Stwierdziliśmy śmiejąc się, bo cały czas obaj wyobrażaliśmy sobie, jak musiał się czuć ten kolega pana Tomasza, który 3 godziny siedział w ciasnym wnętrzu beczki fotoplastikonu, czekając na zdjęcie. Jeśli zajrzą Państwo na stronę 108 książki, to zdjęcie Marii Szukiewicz ilustruje tęże właśnie historię śródmiejską. Chciałabym teraz z Tobą porozmawiać o ilustracjach. Przygotowując materiały historyczne, a tym bardziej historie opowiadające o duchach, myślę, że jedną z największych bolączek człowieka, wydawcy, do wydawców z wydawnictwa LTW, jest zilustrowanie tych opowieści. Jest tu sporo zdjęć, które zrobiłaś sama. Wspomniałaś, że żałowałaś, że nie miałaś aparatu fotograficznego w momencie, kiedy ogłaszano, że na Ochocie była w rzeczywistości, a nie na woli Reduta Ordona, ale w większości przypadków aparat fotograficzny ze sobą masz i tutaj te zdjęcia się znajdują. Ale oprócz tych zdjęć są właśnie takie historyczne, autentyczne, jak to Marii Szukiewicz. Skąd są te zdjęcia? No, tak jak mówiłam, czerpałam nie tylko z historii swojej rodziny, ale z historii rodzin przyjaciół. I tak jest w przypadku zdjęcia Marii Szukiewicz, które dostałam od Dawida Rudnickiego, brata Jerzego Rudnickiego. Z Jerzym się przyjaźnie już bardzo, bardzo długo. Już będzie... Nie, nawet nie chcę mówić, bo się wstydzę. W każdym razie to przysłał mi Dawid. Jest tutaj też zdjęcie, a właściwie dokument babci Pawła Liniwąsowicza, który przysłał mi Paweł. Bardzo też chciałam, właściwie jedyny raz mi do tej książki odmówiono, bo bardzo chciałam, żeby tutaj była rodzina jednego mojego przyjaciela, nie zdradzę nazwiska. Rodzina taka bardzo zacna w Warszawie. I on skierował mnie najpierw do swojego taty, a tata powiedział, że o wiele więcej na ten temat wie pewien wujek. Ja do tego wujka zadzwoniłam, jak on usłyszał, że duchy, to powiedział mi, że proszę pani, ja sobie takich rzeczy nie życzę, jestem bardzo poważnym człowiekiem. No i ta jakby historia, która miała dotyczyć dzielnicy Bielany, tutaj się nie znalazła. Ale dzięki temu, dzięki tym dokumentacjom i zdjęciom, to mam na myśli zdjęcie babci tak. Pawła Doniek-Wąsowicza. Odkryłyśmy, ty właściwie odkryłaś i zadzwoniła Małgosia, mówi, zobacz zdjęcie babci Pawła Doniek-Wąsowicza, zobacz jak Paweł jest do swojej babci podobny. Tak, ale to samo Jerzy jest podobny do swojej babci i to jest bardzo niesamowite, no, że to są... Babcie były bardzo kobiece, oni nie mają kobiecej urody, a jednak są podobni do swoich babci. Druga rzecz to jest taka, my żeśmy tu chwilę mówiły o tych rocznicach, jak to się tak... No, można powiedzieć, wstrzeliwujemy, to premiera tej książki jest jakby nie bez powodu dzisiaj, bo jest związana z 1 maja. No, nie mogliśmy tego zrobić 1 maja, bo to jest taki moment, kiedy są różne uroczystości. Za moment jest 3 maja, poza tym wszyscy wyjeżdżają na długi weekend. A ja bym chciała troszeczkę tego 1 maja odczarować, bo gdzieś tam PRL zabrał to wszystko, zaczęło się to nam wszystkim kojarzyć z komuną, z jakimiś pochodami, z goździkami ludu pracujący stolicy i tak dalej. A tak naprawdę pierwsze manifestacje
takie pierwszomajowe w Warszawie, to były manifestacje patriotyczne i dokładnie w tym roku mija 110 lat od chwili, kiedy w Warszawie rozległy się strzały, kiedy 1 maja zginęli polscy patrioci. I tymi patriotami byli między innymi mojego pradziadka Antoniego Adamskiego, koledzy ze szkoły, to był Mieczysław Wyszomirski, Karol Szonert, i tychże jego przyjaciół postanowiłam w cudzysłowie ożenić trochę z babcią Jerzego Rudnickiego, ponieważ ona była rewolucjonistką, rzucała bomby, konstruowała bomby, które potem rzucało, znaczy którymi potem obrzucano carskich urzędników, więc uznałam, że mogli się znać. I tak to gdzieś tam powiązałam, mieszając tę prawdę z fikcją, że na kartach tej książki są oni przyjaciółmi. Myślę, że udało mi się to całkiem nieźle, bo pamiętam, że Jerzego żona się na to wszystko nabrała i mówi, że jak to żeś to odkryła, że ta babcia się z nimi przyjaźniła. Ja mówię, ona, ja nie wiem, czy się przyjaźniła, bo ja to sztucznie powiązałam. Natomiast pamiętam opowieści właśnie Jerzego ojca Konrada o swojej mamie, o tym, że była niepokorną rewolucjonistką, że nazywała się wtedy Franciszka Koza, że właśnie konstruowała bomby, że była też roztargniona i do kilku nie włożyła zapalników, przez co Wanda Krachelska, kiedy dokonała zamachu na generał gubernatora Skałona, był to zamach nieudany i, że tak powiem, Skałon przeżył. A ponieważ no jakby odkryłam przy okazji tej książki, sporo żeśmy z Tomkiem Zagadło, muszę do niego wrócić jeszcze, bo sporo żeśmy z Tomkiem Zagadło gadali kiedyś na temat międzynarodówki. Tomek znał międzynarodówkę po francusku i mi ją w swoim czasie po francusku zaśpiewał, czyli jakby w oryginale. I rozmawialiśmy na temat zwrotki, która była nieznana również w PRL-u, dlatego że była dla PRL-u niewygodna. A to jest taka zwrotka, ja ją tutaj przytaczam w tej książce, bo zwrotka jest taka, że może ją właściwie zanucić każdy, kto jest w opozycji wobec jakiegoś rządu. I ta zwrotka jest moim zdaniem aktualna właściwie zawsze, bo zwrotka brzmi tak, ja nie będę śpiewać, mimo że umiem. Rząd nas uciska, kłamią prawa, podatków brzemię ciąży nam i spraw się naszych najgrawa ten, co z bezprawia żyje sam. Ja uważam, że to jest zwrotka niesamowicie aktualna, bez względu na to, kto jest u władzy. To każdy, kto jest w opozycji, uzna, że to jest jego zwrotka. I to jest ten taki też paradoks międzynarodówki i paradoks tego 1 maja, który gdzieś tam komuna i PRL zawładnął, a który nie do końca jest taki straszliwie komunistyczny. Wspomniałaś i padło nazwisko Krystyny Krachelskiej. Ale wypada także w książce nazwisko Wandy. To znaczy wspomniałam Wandę, a pada Krystyna. Ale jedno i drugie nazwisko pada w różnych rozdziałach i oczywiście w różnych kontekstach. A dlaczego? Myślę, że warto obie te historie przypomnieć i dzięki temu rozdzielić. Tak, dlatego że ja się starałam też czasami takimi drobnymi zdaniami wrzucać różne ciekawostki do tej książki, żeby coś gdzieś uświadomić, na ile to miasto jest żywym organizmem, czyli w rozdziale o Ursynowie, gdzie tak naprawdę dotyczy wszystko Ziemaka, syna Gotarda, o kanoników warszawskich i tak dalej, odległego średniowiecza, kiedy moi bohaterowie jakby szukają, dlaczego do pewnego 11-latka biały kot z plewami mówi ludzkim głosem i słyszy to tylko ten 11-latek, no to zaczynają się zastanawiać, może to związane z cmentarzem i wspominają, że na tym cmentarzu leży Krystyna Krachelska, czyli ta, która napisała Hej chłopcy, bagnet na broni, ta, która pozowała do warszawskiej syrenki Ludwiceniczowej. To jest ta jedna, no i Wanda Krachelska i jej ciotka, konkretnie siostra jej ojca, która była z kolei tą rewolucjonistką. Ale wracamy do fotografii. Z okładki, oprócz detektywa, jednego z panów Krosnowskich, spogląda ciekawa, bardzo ciekawa pani. Okładkę zaprojektował Mikołaj Jastrzębski, a ta pani też nie jest postacią fikcyjną. To jest pani z rozdziału dotyczącego woli. To jest rozdział, którego akcja dzieje się na cmentarzu kalwińskim. To jest cmentarz, gdzie ja mam swoich przodków i
tutaj takie małe zdjęcie, ono tu się pojawia, myślę, co jakiś czas na tym ekranie. To jest moje 4 razy pra, Joanna z Nieszkowskich, herbu Kościesza, po mężu również Nieszkowska, bo to były takie czasy, że ona wyszła za swojego stryja, a wyszła za niego za mąż dlatego, żeby być macochą dla swojej siostrzenicy, ponieważ wcześniej jego żoną była jej rodzona siostra. Zgubili się Państwo już czy jeszcze? Na całe szczęście wszystko to jest oczywiście w książce. Można sobie gdzieś tam wyrysować i jakoś tam ułożyć w głowie. W każdym razie ta Joanna wychowywała swoją pasierbicę Elżbietę, która wyszła za mąż za niejakiego Koseckiego. I z tym, że Koseckim miała jedyną córkę, to jest tę ziutkę, Józefę. Józefa zmarła bezdzietnie i właśnie dlatego, że zmarła bezdzietnie, wszystkie chyba jej zdjęcia mam ja. Tych zdjęć jest bardzo dużo. Ona była bardzo piękną kobietą, a ja się Państwu przyznam, że jako dziecko, kiedy oglądałam tą fotografię, to ja byłam przekonana, że to jest zdjęcie z jakiegoś spektaklu, że to musi być aktorka, bo niemożliwe, żeby ludzie się tak kiedyś ubierali. A okazało się, że naprawdę oni się tak ubierali. No, to jest dla mnie fascynujące, zdjęcie jest fascynujące. Ponieważ ona leży na tym cmentarzu i ma na nagrobku napis. Ta moja 4 razy pra, Joasia, tutaj mocno stara, podobno zaczęła mówić w języku polskim dopiero w wieku 14 lat, bo tak naprawdę przecież polski patriotyzm narodził się na taką szeroką skalę dopiero po upadku niepodległości, znaczy po utracie niepodległości. W każdym razie ta Joanna leży tam, ale na tym cmentarzu leży też jej brat. Co ja wiem z nekrologu? Z nekrologu, który jest cytowany w pamiętniku siostry mojej praprababci, Jadwigi Zgorczyckich-Tyblewskiej. Wiem o nim również, o tym bracie, on się nazywał Hieronim Nieszkowski, był uczestnikiem powstania styczniowego. Wiem, że na tym cmentarzu leży, natomiast w tej kwaterze nie jest wyryte jego imię i nazwisko na tym grobie, więc uznałam, że naturalne jest, że powinien się gdzieś tam pojawiać jego duch i powinien po tym cmentarzu krążyć, no bo powinien się domagać jakiegoś napisu na nagrobku, a też naturalne jest, że tego napisu nie ma, ponieważ no, nie ma już miejsca na tych grobach. Ponieważ jest to cmentarz dosyć magiczny też z tego powodu, że w nim się splatają losy trzech powstań. No, powstania styczniowego, bo leżą na nim bohaterowie powstania styczniowego, powstania listopadowego, bo tam ma swój grób generałowa Sowińska, która można powiedzieć, że przez nią, w pewien sposób przez nią, oczywiście to jest duży cudzysłów, powstanie styczniowe wybuchło, dlatego że jej pogrzeb był taką manifestacją patriotyczną, jedną z pierwszych, która spowodowała no, całe tam, no, całe, można powiedzieć, nieszczęścia w Warszawie w postaci i branki, i stanu wojennego, i tak dalej, i tak dalej. Ten pogrzeb był tak niesamowity, że rwano w ogóle kawałki tkaniny okalającej trumnę jako pamiątki. A ponieważ jest to też cmentarz, którego dokumentacja zginęła w czasie Powstania Warszawskiego, więc to też jakby wiąże ten cmentarz z Powstaniem Warszawskim. Ponieważ ja mówiłam Państwu, że czasami tutaj wprowadzałam bohaterów prawdziwych, ale pod zmienionymi nazwiskami albo personaliami, więc tutaj też bohaterką jest moja wieloletnia koleżanka z pracy, Lucyna Barcz, która tutaj siedzi, ale nie występuje jako Lucyna Barcz, tylko Lucyna inna, ponieważ zmieniłam jej zawód. Nasza kochana Lucyna. Uczyniłam ją bibliotekarką. Było mi to do pewnego zabiegu literackiego potrzebne. Lucyna tam rzeczywiście chodzi na grób swojego syna, aczkolwiek inaczej zginął niż syn Lucyny, bohaterki mojego opowiadania. Natomiast Lucyna świetnie ten cmentarz zna i gdyby duch Hieronima Nieszkowskiego rzeczywiście tam krążył i miałby z kimkolwiek do pogadania, to na pewno z nią. A ja dodam jeszcze, że jest tam historia matrymonialna, a zatem wszystko się zgadza akurat tutaj z rzeczywistością, kochana Lucynko. Mówimy o zdjęciach, to w takim razie porozmawiajmy teraz o rekwizytach, które pojawiają się w książce, bo oprócz duchu są także znikające przedmioty, znikające i pojawiające się przedmioty. To znaczy tak, no, rekwizytów jest sporo, jest sygnet, o którym mówiłam, on się tam pojawia jednym wspomnieniem, dlatego że w rozdziale o Pradze Północ no, jest koperta z lakową pieczęcią, z herbem Junosza, herbem, z którym sygnet na palcu nosi starszy
z bohaterów książki i to oczywiście powoduje, że wszyscy podejrzewają, że panowie Krasnowscy są autorami tego listu, z którego atrament znika. Także sygnet jest jednym z rzeczywiście z rekwizytów, które się w tej książce pojawiają i który rzeczywiście mi coś tam otworzył w głowie i jakby podpowiedział, jak ta historia powinna się potoczyć i sprawił, że bohaterowie nazywają się nie Kurzyńscy, jak mieli się pierwotnie nazywać, ale właśnie Krasnowscy. Jest tam też talar. Od dziecka mój tata, kiedy woził mnie do kościoła świętego Antoniego w parafii świętego Bonifacego na Czerniakowie, tam na Powsińskiej, a byłam w tym kościele no, setki razy, dlatego że tam jest też tablica poświęcona zgrupowaniu Chrobry II, do którego należał mój stryj. Więc opowiadał mi też taką historię, która jest opisana w książce napisanej na początku XX wieku, w takiej monografii dotyczącej tego kościoła. Historia o tym, o Stanisławie Herakliuszu Lubomirskim. Zresztą z Tomkiem Zygadło też żeśmy na temat Stanisława Herakliusza Lubomirskiego rozmawiali. Rozmawialiśmy o jego dziełach filozoficznych i o tym, jak to Tomek nagle się, znaczy jak to się Stanisław Herakliusz Lubomirski nagle nawrócił. Podobno nawrócił się dlatego, że spotkał na swojej drodze pewnego ducha. Było to, jest to w tej książce opisane, ja tego ducha trochę przeniosłam do Warszawy, bo było to podobno w zupełnie innej parafii niż ta, ale jest pewna legenda dotycząca budowy tego kościoła, jest legenda budowy dotycząca budowy zupełnie innego kościoła przez Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Połączyłam te legendy w jedno, czyli zabrałam legendę z tamtego kościoła, przeniosłam ją do Warszawy, ale mówię, fikcja literacka, pewne rzeczy wolno pisarzowi robić, wolno mieszać tę jednak prawdę z fikcją. No i tam rzeczywiście pojawia się w tym rozdziale talar. Żeby to bardziej uwiarygodnić, ja takiego talara postanowiłam za całe 25 zł kupić na Allegro. Jest to oczywiście replika srebrnego talara, bo talar, jak wiedzą numizmatycy, to jest moneta srebrna. Talar z Janem III Sobieskim był to w pewien sposób rywal dla Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Jan III Sobieski ufundował jako taką, znaczy jako dowód Wiktorii Wiedeńskiej kościół Sakramentek, tu niedaleko, bo na Nowym Mieście. I z tego samego architekta, czyli Stylmana van Gameren, skorzystał Stanisław Herakliusz Lubomirski i wybudował kościół, właściwie korzystając prawie z tego samego planu, po drodze do Wilanowa, żeby tego Jana III Sobieskiego trochę w oczy kłuć. I ten kościół świętego Antoniego Padewskiego tam jest, a trumna Bonifaca, o którym nawet pisał Stanisław Grochowiec w jednym z wierszy, że leży, Bonifac leży i ma kaca. No więc ta trumna z tym szkieletem Bonifacego spoczywa w krypcie. Można zobaczyć ją pod ołtarzem, taki malutki szkielecik, bo ludzie kiedyś byli o wiele mniejsi. Leży tam, no i ten Bonifacy rzeczywiście jest. Natomiast czy jednym z wotum jest talar, to przekonują się Państwo jutro, kiedy ten talar stąd zniknie i wróci do kościoła. A historia oczywiście w książce. Jest tak, że drugi rekwizyt, czyli cynowy, czy cynowy w rzeczywistości? Cynowy, tak, rzeczywiście cynowy kubek. To jest tak, że zafascynowało mnie, szukałam bardzo długo czegoś, co można o wesołej napisać. I byłam w takiej czarnej rozpaczy, że zadzwoniłam do burmistrza Wesołej, czy nie ma czegoś fajnego w swojej dzielnicy, co mógłby mi podpowiedzieć, bo ja już naprawdę nie wiedziałam, co z tej Wesołej wyciągnąć. I burmistrz odesłał mnie do pani Buczek-Płachtowej, która napisała monografię w folwarku Wesoła. Ja oczywiście dla potrzeb tej książki zapisałam się do prawie wszystkich bibliotek dzielnicowych w Warszawie i z biblioteki w dzielnicy Wesoła wypożyczyłam tą monografię, bo nie było prosto tą monografię dobrać. I tam wyczytałam mnóstwo fascynujących historii, między innymi o karczmach w Wesołej. I te historie o karczmach mi się spodobały, więc stwierdziłam, że właściwie naczyniem karczemnym wtedy to nie był plastikowy kubek jak dzisiaj tekturowy, tylko cynowy, więc wymyśliłam. A cynowy kubek stał u mnie na biurku od zawsze, wcześniej należał do mojego ojca, wcześniej do dziadka, a wcześniej nie wiem, bo nie wiem do kogo należał. W każdym razie ja w nim trzymam ołówki. I stwierdziłam, że to będzie taki niemy bohater tej książki. Ten kubek będzie też znikał się i pojawiał. Bohater będzie robił z nim różne cuda, żeby się go pozbyć, a będzie to niemożliwe. Czyli jakby w przeciwieństwo pewne
talara, którego każdy chce ukraść, a nie może go zatrzymać, bo wraca na swoje miejsce. To w takim razie sięgamy do książki. Było to, powiedział. Pojawiło się to pewnego dnia na podłodze w przedpokoju. Nikt z domowników się nie przyznał. Córki i syna ja nie pytałem, bo nie chcą ze mną gadać. Dlatego to żona ich pytała, czy nie wiedzą, co to był grom. Oboje powiedzieli, że nie mają pojęcia. Rzuciłem tubek do śmieci. Przecież stary jest i trochę pogięty. Dwa dni później znów znalazłem go na podłodze. Tym razem w piwnicy. Wyrzucałem ten cholerny tubek jeszcze kilka razy. Za każdym razem wracam. Znajdowałem go w kuchni, w łazience pod prysznicem, a nawet w sypialni pod łóżkiem. Był w wielu, naprawdę wielu innych miejscach w domu i na terenie całej posesji. Za każdym razem wyrzucałem go do śmieci. Zakręcałem worek ze śmieciami i wynosiłem do pojemnika. A on i tak dziwnym jakimś sposobem wracał. Ostatnim razem, a było to wiele tygodni temu, zdecydowałem się, że wywiozę go do tej ekostacji Stena w Rembertonie. Tak też zrobiłem. No i ucieszyłem się, bo kubek nie wrócił do domu. I byłbym się cieszył pewnie nadal, gdyby nie wczorajsze sprzątanie psiej budy. Znalazłem go w środku koło psiego posłania. Zapadł okrem płynąca cisza. Łysą nic nie mówił, a my przecież mieliśmy się nie odzywać. Nie wiedzieliśmy więc, czy to już koniec opowieści, czy nie, że jeszcze na coś czekamy. Łysą świdrował nas oczkami osadzonymi głęboko w okrągłej twarzy swojej wielkiej, łysej głowy, tkwiącej na krótkiej szyi. Prawą dłonią nerwową wydolił złotą bransoletkę, aż wreszcie odezwał się. To już wszystko. Teraz panów kolej. Są pytania? Łysol sięgnął po szklankę z wodą. Przede wszystkim, czego pan od nas oczekuje? Pomocy w ustaleniu, co się dzieje, a potem rady, jak się tego czegoś pozbyć. Pan uważa, że co to jest? Nie chcę tego głośno powiedzieć. Pan Łysol jeszcze raz sięgnął po szklankę wody, a potem dodał, mocno ściszając głos. Gdy byłem w podstawówce, była moda na takie filmy, horrory. Szczególnie pamiętam dwa. Pierwszy to Duch, a drugi miał tytuł Zemsta po latach. Z tego drugiego filmu pamiętam scenę, gdy z ziemi sam wyszedł na powierzchnię złoty łańcuszek. Wszyscy wtedy bali się na tych filmach. Ja nie. A teraz mam wrażenie, że jestem w środku jakiejś takiej historii. Boję się. Łysol powiedział nam jeszcze, że wcześniej z nikim o tym nie rozmawiał. Dopiero jak pojawił się Kubek. Wtedy odbył rozmowę z jedyną osobą, do której miał zaufanie. Był nią nasz sponsor z Rembertowa. To on doradził mu wywiezienie kubka do ekostacji, a gdy mimo tego kubek wrócił, odesłał swego znajomego do nas. Teraz Łysol siedział w naszym biurze w jednym z naszych starych, wysłużonych, skórzanych foteli i patrzył na nas, jak nas bawili. Zerknęliśmy w notatki, które zrobiliśmy podczas jego opowieści i rozpoczęliśmy standardowe odpytywanie. Powiedział pan, że wprowadzili się państwo do niewykończonego domu, tak? Spytaliśmy. Tak. Może więc ten dym papierosowy to któryś z robotników? Łysol jednak powiedział, że jedną z pierwszych rzeczy kupionych do ogrodu po wymurowaniu całego domu w stanie surowym była drewniana zadaszona altana. Tam jest palarnia dla wszystkich i dla ewentualnych gości i dla robotników. Spytaliśmy wtedy o ten zapach obornika. Czy może poszedł pan za tym zapachem, by zbadać skąd pochodzi? Oczywiście. I co? No, za przeproszeniem, gówno! Łysol był wyraźnie wściekły na nas o to pytanie. Musimy pytać, czy zapach znikał? Co dokładnie ma pan na myśli? Im dalej od domu, tym był słabszy. Jakby ta obora czy stajnia była u mnie. A najgorsze było to, że poza nami, domownikami, nikt tego nie czuł. Sąsiedzi powiedzieli mojej żonie, bym poszedł się przebadał. Pozostawała sprawa kubka. Czy jest pan pewien, że to ten sam kubek? Spytaliśmy Łysola. Może jest ich u pana na terenie posesji kilka? Może za każdym razem znajduje pan inny, ale na przykład z tego samego kompletu? Łysol zapewnił nas jednak, że mamy do czynienia z tym samym naczyniem. Pokazał charakterystyczne wygniecenia, rysy, jakiś zatarty znak. Ja zapłacę, tylko pomóżcie, powiedziała, ponieważ powołał się na przyjaźń ze sponsorem, więc nie mogliśmy odmówić. Zresztą bardzo potrzebowaliśmy pieniędzy,
a po przyjrzeniu się kubkowi ta sprawa zaczęła nas po prostu interesować. Bardzo dziękujemy. Apetytów dodam, że właśnie w tym rozdziale, dotyczącym wesołej, znajdą Państwo jedną pewnie z teorii dotyczących przyczyn stromotnej klęski Napoleona pod Moskwą. Choć historia nie dotyczy Warszawy. Ale takie smaki są tam również. Rzucałam różne ciekawe. Napisałaś, Małgosiu, tę książkę jako stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czy wobec tego przypadkiem jest, że wśród lektur, które przebrnęłaś, jest lektura pani Małgorzaty Omilanowskiej, pani minister? To jest przypadek i duch mostu poniatowskiego, dlatego że ja stypendium dostałam, jak jeszcze był ministrem Bogdan Zdrojewski, rozdział o Pradze Południe, gdzie niemym bohaterem jest most poniatowskiego, napisałam zanim Małgorzata Omilanowska została ministrem. Więc też uważam, że jest to duch Leonida Piaseckiego, kuzyna mojej prababci, duch budowniczych i żołnierzy wysadzających most poniatowskiego gdzieś tam krążą, bo inaczej tego wytłumaczyć nie umiem. Przebogata jest bibliografia, która posłużyła Ci do zrealizowania, do napisania tej książki. Sama już wspomniałaś, zapisałaś się do wszystkich bibliotek publicznych możliwych w Warszawie. Czy to możliwe w ogóle jest, żeby do wszystkich? To znaczy, jak wiedziałam, że w jakiejś jest książka, to musiałam się w niej zapisywać. Więc na przykład na Pradze Południe wystarczy jedna karta w jednej dzielnicy, żeby obskoczyć wszystkie biblioteki w danej dzielnicy. Więc ja tych kart takich dzielnicowych mam 5 plus Konstancja. To tak się podpytuję, ponieważ jestem bardzo ciekawa, jak wyglądała Twoja dokumentacja tej książki, ponieważ napisałaś ją dosyć szybko. To znaczy, ja ją napisałam dosyć szybko, z tym, że ja miałam mnóstwo rzeczy wcześniej wymyślonych, wcześniej jakby przebadanych i przegadanych, a potem już wystarczyło tylko siąść i pisać, no plus jeszcze oczywiście po drodze robić jakiś tam szybszy research. Zamknęłam się, znaczy jeździłam do Obór pisać, jeździłam samochodem wypakowanym książkami, jak przyjeżdżałam do Obór, podnosiłam bagażnik, te książki wypadały, ja je tam przytrzymywałam i przenosiłam potem na regał, bo w Domu Pracy Twórczej w Oborach są pokoje takie, w których jest regał, gdzie można postawić książki, więc jakby jest to idealne miejsce, żeby pisać coś, co wymaga dużej bibliografii. Czy coś Cię zadziwiło, jak brnęłaś przez tę historię w głównej mierze warszawskie? Czy coś Cię zaskoczyło? Czy odkryłaś coś specjalnie na potrzeby tej książki? To znaczy, no myślę, że cała masa rzeczy. To jakbym miała opowiadać, co mnie zaskoczyło, to byśmy tu siedzieli do rana. Najbardziej to mnie zaskoczyło to, że kiedy dzwoniłam do różnych znajomych przewodników i pytałam o coś, to każdy z nich mi mówił, tak, to było, ale... I nie potrafił od razu tak opowiedzieć, tylko musiał się gdzieś tam też jakimiś źródłami podpierać albo odsyłał mnie do kogoś, kto lepiej wie. Co tylko pokazuje, jak bardzo Warszawa jest cały czas nieznana i jak naprawdę jest niesamowitym miastem, że mimo, że przewodnicy siedzą w Warszawie, grzebią w Warszawie, oprowadzają po Warszawie, bardzo często nie potrafią tak na wyrywki, tak z głowy wyciągnąć wszystkich informacji. I nawet Miecio, który jest kopalnią wiedzy o mieście i który jakby zawsze się boję, że jakby można było zajrzeć do głowy i by się otworzyło Mieciowi czaszkę, to tam by się działy straszne rzeczy, bo tam by wszystkie te informacje warszawskie się po prostu tłukły i tam by się po prostu było takie kłębowisko. Całe szczęście, że Małgorzata nie jest chirurgiem. Tak. Mieciu, możesz być spokojny. To jednak... To w każdym razie to było dla mnie niesamowite, że mimo, że tyle wiemy o Warszawie, to do każdego, jak dzwoniłam, to mówił mi, o tym pisałem 20 lat temu, teraz nie pamiętam. Musiałbym do tego jeszcze zajrzeć, żeby sobie odtworzyć, więc no to jest najbardziej takie niesamowite. A odkrycie jakieś? Mówisz o tym, że wątki, które gdzieś rozmywały się, traciły kontrastowe kolory, trzeba było do nich dotrzeć. Czy coś odkryłaś na potrzeby tej książki? To znaczy, myślę, że dla samej siebie, na potrzeby tej książki, to odkryłam Wesołą i odkryłam całą tę historię folwarku Wesoła. Myślę, że dla potrzeb tej książki też odkryłam rzeczy związane z obyczajowością, taką na przykład XVIII-wieczną. Fascynuje mnie, jak my dzisiaj, w dzisiejszych czasach,
często bulwersujemy się naszymi, w cudzysłowie, elitami politycznymi. Ja w ogóle nie znoszę polityków, w ogóle jakby wszyscy mają u mnie przeklapane już na wstępie. Natomiast no, niesamowite jest, że tam, a to o czym gadali, jak ich nagrywano, że tam jakiś jeden tam coś, nie wiem, pokazywał itp. Tymczasem no, ja wyczytałam w różnych tych książkach o tym, jak Stanisław August Poniatowski obradował ze swoimi ministrami w domu publicznym, u Lurierki. I było to w tamtych czasach i popularne, i jakby niespecjalnie kogoś gorszyło. Najwięksi możnowładcy polscy prowadzili domy publiczne. To było oczywiście nielegalne. Znaczy było to nielegalne, ale gdzieś tam jednak prostytucja była nielegalna, ale zawsze potrafili jednak ludzie będący u władzy w prawo odejść. Przyglądając się temu zdjęciu, które Państwo zobaczyli od tej strony tak zwanej oficjalnej, zauważyłam, że na odrocie napisane jest takie zdanie. Też nie wiem, kto to jest. A u dołu jest napisane Józefa Skoseckich-Połkotycka, bo jedna osoba nie wiedziała, kto to jest, i to nie wiedziała ciocia Hanna z Ode Mioduszewska, a ciocia wspomniana przeze mnie z Ruszczykowskich-Krosnowska wiedziała, kto to, i w związku z tym dopisała Józefa Skoseckich-Połkotycka. Tak, ale to mnie zainspirowało do tego, żeby zapytać cię, jak twoja rodzina odkrywała swoją genealogię i jak daleko w przeszłość sięgasz w tym swoim drzewie genealogicznym? To jest pytanie, którego od pół roku nie lubię, ponieważ mniej więcej pół roku temu, rozmawiając z moją przyjaciółką przez telefon i klikając na portalu Wielcy, wiedziałam, jak się nazywał ojciec jej, że to był Bogusław Mieszkowski, natomiast nie wiedziałam, jak się nazywali jego przodkowie. Na tym portalu Wielcy, rozmawiając z moją przyjaciółką, która mieszka w Bielsku-Białej, przez telefon, klikałam, kto był przed nimi wcześniej, tak klikam, to cały czas ktoś się znajduje, jakieś nazwiska są, nic mi nie mówią, i nagle mówię tak, Danusia, ale ja tu do jakichś przemyślidów doszłam, ha, 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 i to mnie bardzo ubawiło. A potem mówię, Jezu, Danusia, ja tu do Mieszka pierwszego doszłam. I to już mnie bardzo tak jakby ubawiło. A potem ułożyłam to, bo można przy tym portalu Wielcy tam ułożyć te koligacje, i nagle wyszło, że jestem w 40. pokoleniu. To jest bardzo żenujące, przepraszam. W każdym razie jestem 40 razy prawnuczką Mieszka I. Bardzo mnie to ubawiło, ponieważ mieszkam na ulicy Dąbrówki. Więc no jest to coś bardzo, bardzo śmieszne. A ponieważ napisałam do twórcy tego portalu, no, że jest to bardzo śmieszne, a on do mnie, że to nie jest śmieszne, że to jest po prostu, to są badania, które prowadzili naukowcy 100 i 200 lat temu, i nie ma w tym nic śmiesznego. Są jakby dowody i tak dalej, a ponieważ wyszło, że ja jestem tą jakby prawnuczką przez córkę Świętosławę, która potem wyszła z jakiegoś księcia szwedzkiego, a potem jej tam prawnuczka wyszła za mąż za Jarosława Kijowskiego Mądrego, więc jakby, proszę Państwa, co tu dużo mówić, muszę pójść na Kijów, no, odzyskać jakieś dawne ziemię jako potomek Rurykowiczów. Gosia, w przyszłym roku kup 1050 szkół na te 1050. O właśnie, coś takiego powinno być. Szanowni Państwo, dziękuję Ci, Mieciu, za głos z widowni. Chciałabym uniknąć już pytań krępujących Małgosię ze swojej strony, a zatem oddaję głos Państwu. Jeżeli Państwo mają pytania, przede wszystkim moje do Państwa. Czy Państwa zdaniem Warszawa jest gotowa na nowe legendy warszawskie? Zawsze jest gotowa. Nie mam pytania. Pani Małgosiu, czy Pani się spotkała osobiście z Dudem? Bo ja 2,5 razy. To znaczy tak, ja w ogóle właśnie. To jest bardzo dobre pytanie. Proszę Państwa, ponieważ bohaterem rozdziału poświęconego Włochom jest Marek Nowakowski, którego pierwsza rocznica śmierci będzie lada moment. I tak naprawdę ja się spotkałam z duchem Marka Nowakowskiego, który mi się przyśnił, kiedy pisałam ten rozdział. I przyśnił mi się w oborach, a ponieważ my żeśmy sobie tylko mówili dzień dobry i nigdy żeśmy nie zamienili naprawdę poza dzień dobry nic więcej, a w tym śnie powiedział mi, czekam na panią w swoim pokoju, porozmawiamy. I, że tak powiem, uznałam, że skoro
przyśnił mi się, to znaczy, że gdzieś tam mu się ten mój pomysł podoba, ponieważ to był prozaik, którego prozę uwielbiałam, przeczytałam wszystkie jego książki, ta proza wydawała mi się, wydaje się cały czas fascynująca, więc uznałam, że naturalne jest, że jeżeli ktoś porusza się po Włochach, w okolicach starych Włoch, gdzie Marek Nowakowski mieszkał i które to tereny opisał, to chyba normalne jest, że jakaś siła albo duch Marka Nowakowskiego każe mu z pamięci recytować fragmenty jego książek, te najfajniejsze fragmenty. Więc tak, to jest, myślę, odpowiedź na to. Czekamy na kolejne pytanie spośród Państwa, z publiczności. Czy coś Państwa nurtuje? Ja mogę czy za te trzy prawdziwe duchy w Warszawie, ile prawdziwych legend Pani spotkała? To znaczy prawdziwych legend mnóstwo, natomiast tu nie włożyłam prawdziwych, tylko włożyłam swoje, czyli zresztą proszę pamiętać, że tak naprawdę legendy, które na przykład spisywała Ewa Szelburg-Zarembina czy Artur Oppmann, wtedy kiedy oni je spisywali, to też część brali z opowieści ludowych, a część przetwarzali, a część sami wymyślali, także no, one potem nabierają tej jakby takiej patyny. Książka jest dobrym przewodnikiem po Warszawie także, bo można z dzielnicy do dzielnicy spacerować i dzięki temu poznać oczywiście historię duchów, ale także poznać historię tych dzielnic. Ty pisałaś tę książkę z myślą o bardzo szerokim czytelniku, bo i starszy i młodszy znajdzie w tej książce coś dla siebie, a kto, komu szczególnie polecasz czucie jej wiary? To znaczy wszystkim, którzy mają poczucie humoru, dystans i lubią bawić się historią. To znaczy myślę, że ludzie, którzy traktują historię ze śmiertelną powagą, mogą być pewnymi rzeczami tutaj zgorszeni lub zniesmaczeni, no bo jeżeli do historii podchodzimy tak na klęczkach i z takim nabożeństwem, to wtedy rzeczywiście to może gdzieś tam gorszyć. Natomiast ja uważam, że historia, jak to mówił Czesław Cywiński, powtarzając zresztą, to nie było jego powiedzenie, ale on to zacytował w czasie swojego ostatniego publicznego przemówienia podczas jednej z rocznic Powstania Warszawskiego, a bardzo Czesława Cywińskiego ceniła. On przypomniał, że historia jest nauczycielką ludzi i narodów. Ja uważam, że można gdzieś tam uczyć, bawiąc się tą historią. Można zarażać miłością do niej właśnie poprzez takie zabawne pokazywanie pewnych rzeczy, żeby sobie czytelnik sprawdzał, co z tego jest fikcją, co jest prawdą. Kiedy ja byłam 10-letnią dziewczynką i przeczytałam Pan Samochodzik i Templariusze, to myślę, że jak większość czytelników tej książki, szukałam w atlasie samochodowym Polski Kortumowa. I to robili chyba wszyscy moi koledzy i koleżanki po przeczytaniu Templariusza. Małgosiu, pisząc tę książkę, jak już powiedziałaś, dokumentacja do tej książki trwała pewnie, tak to można powiedzieć, całe życie, biorąc pod uwagę dokumentowanie twojej rodziny i to, co opowiadał ci tata i to, jak wyglądała dokumentacja twojej rodziny. Ale to, o czym chciałabym teraz z tobą przez chwileczkę porozmawiać, bo w trakcie pisania tej książki zostałaś prezesem, czy też prezeską, jak ktoś by poprawił, polskiego, warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. I ręce miałaś pełne pracy. Efektem tej pracy jest między innymi kwartalnik Podgląd. Pierwszy numer wydany dopiero właściwie co? To jest kwartalnik pomyślany, znaczy w moim zamyśle, jako taka odpowiedź na zalewającą nas kulturę masową, ponieważ w mediach się pojawia głównie kultura masowa, my jednak gdzieś tam jesteśmy poza tą kulturą masową jako pisarze zgromadzeni w stowarzyszeniu i chciałam wypuścić taki kwartalnik, który będzie do bezpłatnego pobrania ze strony jako PDF i do przeczytania przez każdego, kto gdziekolwiek tam jest w świecie, żeby zobaczył, co my tworzymy, będzie mógł dzięki temu podjąć decyzję, czy danej książki, której tutaj ma fragmenty, czy kupić całość, czy kupić daną książkę, czy może wybrać jakąś inną. No i po prostu tak to się zaczęło. Mieliśmy do dyspozycji bardzo niewielką kwotę, bo tylko 1000 zł, dlatego nakład jest niewielki. Ten kwartalnik można czytać tak papierowy. To tu w Domu Literatury, na dole w kawiarni Literatka, można czytać w bibliotekach warszawskich, w bibliotece tu na górze.
Natomiast głównie nastawiliśmy się na tego czytelnika PDF-ów, zwłaszcza, że można to pobrać też na różne czytniki i też gdzieś tam się tym bawić. To teraz pytanie w imieniu młodego twojego czytelnika, który czeka na twoją kolejną powieść i ta powieść też jest w trakcie pisania i teraz czy dla napisania Czucia i Wiary porzuciłaś siłacze? Czy siłacze są już gotowi? Czy siłacze czekają na wydanie? I kiedy doczekają się tych siłaczy twoi młodzi czytelnicy? No, siłacze muszą znowu poczekać, dlatego że muszę napisać trzecią część prasy Paniczajki, ponieważ wierci mi dziurę w brzuchu ukraiński wydawca. Dlatego że prasa Paniczajki i loteria tam stały się bestsellerami. I po prostu jakby ukraiński czytelnik czeka i motywacja ukraińskiego wydawcy jest najsilniejsza, bo właściwie dwa razy w miesiącu, a może nawet i częściej, bo to Zachariasz wie, mój mąż, jak często ten ukraiński wydawca wierci dziurę w brzuchu, pyta się co z trzecią częścią. To ja zapytam jeszcze w takim razie o coś, o czym prawdopodobnie mowy jeszcze nie było, o drugą część Czucia i Wiary. Ponieważ opowiedziałaś historię te wymyślone i prawdziwe 18 dzielnic Warszawy, ale twoją specjalnością jest także Mazowsze. Czy myślisz, że detektywi krosnowscy wybiorą się na Mazowsze, czy zostaną poproszeni o rozwiązywanie tajemnicy na przykład w Płocku? To znaczy, jak wiadomo z książki, oni krążą nie tylko po Mazowszu, ale też po Polsce i po całym świecie, bo w końcu wyjaśniali sprawę w zamku w Niedzicy, mają też zlecenia z zagranicy. Ja oczywiście mam pomysł i na duchy Mazowsza, i na duchy Polski, i na duchy Europy, ale to wszystko będzie zależało od tego, jak ta książka się będzie sprzedawała. Po prostu ja mogę mieć różne pomysły, tylko czy czytelnikowi będzie to odpowiadało, czy będzie mu odpowiadało moje poczucie humoru i moja chęć bawienia się mieszaniem prawdy z fikcją. Bardzo za to mocno trzymamy kciuki. Myślę, że Czucie i Wiara, nowe legendy warszawskie można uznać za otwarte? Tak. A ja tylko jeszcze na koniec powiem, że rozdział o Targówku, w którym bohaterem jest Paweł Biedziak, został w swoim czasie zamieszczony przez Onet na głównej stronie. Przeczytało go wtedy, na tym momencie, 140 tysięcy osób i po prostu uwierzyły w to, że jest to wszystko prawda i że ten duch tam krąży. Dlatego ja bardzo Państwu dziękuję i idę ucałować Pawła Biedziaka. Szanowni Państwo, a tutaj zaraz i warszawskie duchy od dziś już dla czytelników. Zanim oddamy Małgosię w Państwa ręce, to mikrofon w ręce naszej kochanej Lucynki Barcz, bo tutaj też zgłosiła zapotrzebowanie, więc Luciu, prosimy Cię serdecznie. Dziękuję bardzo. Małgosiu, chcę Ci powiedzieć, że dziękuję Ci bardzo, że jesteś. I że mówisz o swojej rodzinie, genealogii, genezie, ponieważ jest mi to bardzo bliskie. Znałam twojego ojca, który był moim serdecznym przyjacielem. Twój ojciec przyprowadzał cię do Kuwiera Warszawskiego jako małego takiego berbecia. I właściwie kształciłaś się, szkoliłaś się w naszym telewizyjnym Kurierze Warszawskim. Dzięki twojemu ojcu, dzięki jego wrażliwości, poczuciu humoru, wspaniałemu dziennikarzowi, pełnego poczucia i wiary w ciebie, jesteś taka, jaka jesteś. I chcę powiedzieć, że twój ojciec, jak przychodził do pracy, to od razu opowiadał dowcip jakiś. Mówił, kłaniam się, proszę Państwa, i opowiadał dowcip. Jak ty przychodziłaś do pracy, no to wzorem swojego ojca również opowiadałaś dowcipy, z tym, że muszę w tym momencie trochę cię skarcić, ponieważ dowcipy w ustach twojego ojca brzmiały lepiej. Bo u faceta zawsze świńskie dowcipy brzmią lepiej. No, myślę, nie chciałam tego powiedzieć, ale chyba tak. Jak Maciek niestety
Maciek niestety odszedł z tego świata, to właściwie nie w tym momencie, ale od samego początku ja przejęłam taką rolę matczyną nad redakcją. Tak, to się wszystko zgadza. Ale muszę powiedzieć jeszcze coś zabawnego z życiorysu państwa Piekarskich. Kiedyś koniecznie chciałam się skontaktować z Maćkiem, coś potrzebowałam od niego, szukałam go, nie mogłam go znaleźć. Telefonuję do domu. Bo nie było komórek. Nie było komórek wtedy. Odzywa się pani Halina, mówi halo, słucham, bo miała taki piękny głos. Ja mówię Lucyna Barczkowiera, szukam Maćka. Nie ma osobnika w domu. A osobnik okazało się, no montował swój program i był w redakcji, ale trudny był do uchwycenia. W każdym razie Maciek pisał książki, Maciek, który opowiadał historię z powstania warszawskiego, Maciek opowiadał, jak widział swojego brata, który ginął, Maciek, na którego pogrzebie powstańcy warszawscy mówili, że dzięki Maćkowi archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego jest wypełnione dokumentalnymi materiałami. I to było bardzo cenne w jego pracy. Był niesamowicie karnym takim facetem, a jednocześnie luzakiem, można to tak powiedzieć, językiem młodzieżowym. Wychował tą małą na prawdziwego pisarza. Jestem z niej bardzo dumna, cieszę się i życzę ci, żebyś dalej była tak piękną wewnętrznie dziewczyną, podobną do swojego ojca. Oficjalne spotkania w imieniu wydawnictwa LPW przy lampce wina i lekturze Czucia i Wiary, czyli warszawskich. Ja jestem jej mężem.